O samej idei konkursu, o liczbie prac, skąd te prace, jakich technikach opowie kurator wystawy i kurator tego konkursu, pan Marek Fiałkowski, Grudziącki Artysta. Cieszę się, że można było dzięki panu dyrektorowi wystawić prace pokonkursowe tutaj na tej wystawie pokonkursowej. Prace to jest część prac z 8 edycji konkursu Autoportret, Portret Własny. Na konkurs w tym roku wpłynęło prawie 2000 prac. Przeszło z 250 szkół i placówek z całej Polski. Prace zostały wykonane w różnych technikach plastycznych, malarstwo. Rysunek, rzeźba, ceramika, grafika warsztatowa, grafika komputerowa. I tutaj pokazaliśmy tutaj ten konkurs w takiej pigułce. Jakby przedstawiamy tutaj pracę laureatów właśnie w różnych technikach, żeby pokazać te prace właśnie tutaj grudziądzaną, żeby mogli sobie obejrzeć. Prace, cała właśnie wystawa, całą wystawę można sobie obejrzeć online na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej. I tam znajdują się prace wszystkich laureatów z 8 edycji konkursu plastycznego. Co prawda Ognisko Pracy Pozaszkolnej nie jest instytucją kultury, ale miasto wspiera tę jednostkę edukacyjną także w zakresie kultury. Pani prezydent, daję głos. Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest bardzo ważną jednostką w placówkach, jako placówka oświatowa. Po dzisiejszej wystawie widać, że praca wśród dzieci i młodzieży grudziąckich szkół jest po prostu jednym z elementów wspierających działania młodzieży. Jest po pandemii trudny czas i dlatego ta praca w ognisku pracy pozaszkolnej umożliwia dzieciom spełnienia się na różnych płaszczyznach. Czy to jest właśnie malarstwo, czy to jest grafika, czy to są tańce, czy śpiew. Różne formy w ognisku pracy pozaszkolnej działalności są i dla nas jako Urzędu Miasta ta jednostka jest bardzo ważną jednostką na mapie placówek oświatowych miasta Grudziądza. I za to bardzo dziękuję, że taka idea właśnie jest i już po raz 8 odbył się ten konkurs, a w tym roku ogólnopolski. Tyle prac, które płynęły właśnie na ten konkurs, oznacza, że zainteresowanie jest bardzo duże. Ognisko Pracy Pozaszkolnej wychodzi poza teren Grudziądza i w tym roku rozszerzona formuła ogólnopolska. Panie dyrektorze? Zgadza się. Rozszerzona formuła ogólnopolska. Tutaj, jak pani prezydent wspomniała, wpłynęło ponad 1800 prac z całej Polski. Są to licea plastyczne, szkoły plastyczne, ale także dzieci i młodzież. Bardzo się cieszymy jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej, że mogliśmy w tym roku wyjść na zewnątrz z budynku i pokazać mieszkańcom to, co robimy na co dzień w naszym ognisku. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować pani prezydent Róży Lewandowskiej, panu dyrektorowi Michałowi Czepkowi, całemu Wydziałowi Kultury za pomoc i zorganizowanie tak naprawdę tutaj tej wystawy. Nie spodziewałem się, że wyjdzie tak dobrze, także jeszcze raz dziękuję. Także panu Markowi Fiałkowskiemu za pracę, zaangażowanie w to. To już jest 8 edycja, także myślę, że 10 niedługo przed nami, jubileuszowa, także myślę, że też coś przygotujemy fajnego. Dziękuję. Ja powiem jedno zdanie, jeżeli są dobre pomysły, czy to jest ognisko pracy pozaszkolnej, czy inne jednostki, czy kultury, czy oświatowe jednostki, my zawsze jesteśmy i służymy pomocą i wspieramy nowe pomysły i dlatego ta wystawa została zorganizowana właśnie na rynku, aby mogli mieszkańcy Grudziądza również się z tą wystawą zapoznać i żeby zobaczyć, że warto działać, malować i pokazywać.
te prace wybierała komisja konkursowa i mieliśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia, wybrać najlepsze prace z prawie 2000 prac nadesłanych. W czasie wyboru każdy miał swoje jakby najlepsze prace i musieliśmy robić różne jakby takie sytuacje, że jeden wolał tą pracę, ktoś inny inną pracę wolał i musieliśmy, no ciężko było wybierać te prace. Coś zaskakującego w technikach? No co roku są różne, co roku te prace się zmieniają, na przykład w czasie pandemii to były prace tak dosyć smutne, autoportrety były w maseczkach, a w tym roku widać te prace są takie kolorowe, są radosne. Każdy tutaj w tym autoportrecie opowiada o sobie, czy to jest dziecko, czy osoba pełnoletnia, czy młodzież, opowiadają o sobie, o swoich przeżyciach, pokazują też stan emocjonalny, bo autoportret to jest jedno z najtrudniejszych jakby sposobów przedstawienia, bo tutaj nie dość, że trzeba przedstawić siebie, jak wyglądamy albo jak chcemy, żebyśmy wyglądali, to jeszcze tutaj przedstawiamy dobry autoportret, przedstawia jeszcze stan psychiczny, że można odczuć na przykład co myśli dana osoba, w jakim jest nastroju. Tutaj na przykład jest taka jedna praca dziewczyny w okularach, która jest właśnie tutaj zamyślona, która myśli o czymś, że ma taki jakby głębszy wydźwięk. Na przykład młodsze dzieci, tutaj jest praca 5-letniej osoby, że została tak, no, że została pokazana, przedstawiła siebie tak, jak siebie widzi, w uproszczony sposób, tak jak dzieci siebie rysują, czyli że na przykład tam są cztery palce tylko, twarz jest uśmiechnięta, szyi nie ma, od razu pojawia się jakaś bluzka i jest taka praca bardzo spontaniczna. Te prace są też takie dla dziecinne prace też są inspiracją dla artystów, którzy na przykład tworzą prace właśnie inspirując się sztuką dzieci i zachwycają się tutaj i kolorystyką, i formą, i strukturą, i głównie kolorem, gdzie dziecko bardzo spontanicznie potrafi wykorzystywać kolor, bo w ten sposób jakby porozumiewa się ze światem, że bardziej się porozumiewa w sposób właśnie pozawerbalny niż słowny, czyli używa kredek, używa faktury, na przykład ta praca też jest pracą, która jest techniką mieszaną, gdzie jest malarstwo, wyklejanka, są kalkomania, też na tej pracy jest. Tutaj też jeśli chodzi na przykład o pracę starszych osób, to są prace z liceum plastycznego. Tutaj dużo przyszło na przykład prac z liceum plastycznego z Koszalina i te prace są na bardzo wysokim poziomie malarskim wykonane i tutaj widzimy kunszt tych wychowanków z tych liceów, gdzie tutaj bardzo ciekawie się posługują światłem, kolorem, barwą, kompozycją.
Też mamy prace graficzne, gdzie tutaj mniejsze czy starsze dzieci wykonują pracę w grafice komputerowej albo w grafice warsztatowej, na przykład w suchej igle, w linorycie. I też przyszły prace w rzeźbie. Są prace w ceramice, w rzeźbie. W ceramice są prace szkliwione, czyli że można siebie przedstawić w różnych technikach plastycznych, nie tylko w technikach płaskich, ale też przestrzennych.